Witam Państwa w pierwszej części konferencji prasowej po meczu Krakowi z Legią Warszawa. Ja jestem Witamicz Czeczetow, witam serdecznie. Oddaję głos trenerowi, proszę. Ну, я думаю, что игра держала в напряжении всех, кто его смотрел все 90 минут. Mam takie wrażenie, że mecz wszystkich utrzymywał w bardzo wysokim napięciu przez cały czas jego trwania. Думаю, что мы начали его так, как планировали, забили быстрый гол, но, к сожалению, так же быстро и пропустили. Mecz zaczęliśmy w taki dokładnie sposób, jak chcieliśmy to zrobić, czyli szybko strzeliliśmy bramkę. Niestety, również szybko ją straciliśmy. Ну, а потом, думаю, что была равная игра с равными моментами, но в какой-то степени мы... Возможно, больше удачи нам сегодня улыбнулось, и мы выиграли. Хотя, честно говоря, обе команды играющие. И единственное, что сегодня не соответствовало уровню матча, хотя это не вина, а просто беда, состояние поля. Wydaje mi się, że pozostała część meczu była mniej więcej równo. Obie drużyny grały, mieliśmy my sytuację, miała Krakowia. To były obie drużyny, które chciały grać w piłkę. Bardzo się cieszę, że mecz tak się skończył. Jedyna rzecz, która mi się nie podobała, ale to oczywiście nie jest niczyja wina, to jest stan boiska. Dziękuję bardzo i oddaję głos Państwu. Proszę o pytania. Czy są pytania do trenera? Proszę bardzo. Michał Gołoński z Interi. Поздравляю с победой. На что вы можете сказать насчет второго тайма, потому что вы не атакировали так активно, как в первом тайме. Вы забили второй гол, но не был так удачный тайм, как в первый для вас. Когда вы... А я считаю удачным. Мы тактически правильно перестроились, не давали сопернику свободных зон. Я из-за этого еще и нападающего заменил, чтобы мы середину усилили и забили гол. И я думаю, что мы сыграли так, как... Надо играть, żeby wygrać. Wydaje mi się, że jestem troszeczkę przeciwnego zdania. Uważam, że druga połowa wręcz przeciwnie była bardzo dla nas udana. Udało nam się troszeczkę zmienić taktykę gry. Między innymi też udana zmiana była, zmieniliśmy napastnika właśnie po to, żeby tą grę lepiej zorganizować. I no tak jak widać, miało to dobry skutek. Udało nam się mecz wygrać. Ważne w grze, понятно, надо играть, но на поле команда выходит, чтобы выигрывать. Вот мы хотели выиграть, поэтому какие-то нюансы соперника учли в перерыве, и команда совершенно по-другому играла. Выходить на боиско, можно, są dwie możliwości, żeby grać i żeby wygrać. И myśmy вышли по то, żeby выиграть. И на pewne rzeczy uczuliliśmy наших zawodników w przerwie, dokonaliśmy pewnych zmian. No i tak jak widać, przyniosło to skutek. Next. Bardzo proszę. Rafał Nowak, Transfasy.pl. Panie trenerze, czy naprawdę był Pan zadowolony z postawy swojej drużyny w drugiej połowie? Bo do momentu straty bramki Legia właściwie nie stworzyła sytuacji korzystnej dla siebie. No jeśli by grali z komandą piątej ligi, ja bym był niedowolny. Gdybyśmy grali z drużyną z piątej ligi, na pewno byłbym niezadowolony. No, my grali z komandą, która umie grać w futbol. Ale graliśmy z drużyną, która potrafi grać w piłkę. Która grała doma, przy swoich boleśnikach. I jeszcze raz powtarzam, futbol иногда надо правильно смотреть. Мало ли, что ты хочешь. Надо делать то, что надо. Tak naprawdę dobrze, trzeba troszeczkę w odpowiedni sposób popatrzeć na piłkę i na grę. Nie zawsze udaje się to, co byś chciał. Trzeba robić to, co się powinno robić tak naprawdę. Graliśmy z drużyną bardzo dobrą, która grała przed własną publicznością na własnym stadionie. A wy za kogo bolicie? A pani z kibicem jakiej drużyny? Krakowy. Znaczy, wy chcieli, żeby my biegali w piłkę, a wy nam zabiwali. Znaczy, chciałby pan, żebyśmy biegali cały czas do przodu, a byście nas strzeli bramki, tak? Bardzo liczyłem na postawę Legii, taką jaką zaprezentowała w pierwszej połowie, czyli grę bardzo ofensywną, otwartą, granie wysoko. Zobaczyłem, grę bardzo wyreagowaną. Analiz jakiś делаем. W конце концов, поле, соперник, no my же тоже не лошади 90 minut biegać. No nie jesteśmy koni po to, żeby biegać przez całe 90 minut. Oczywiście też analizowaliśmy naszego przeciwnika, wiedzieliśmy, co mamy do zrobienia. Jak widać, efekt jest. Czy jeszcze jakieś pytania? Jest. Next question, no? Ja już nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. No to
przegraliśmy spotkanie, nie ukrywam, ważne i kluczowe chyba dla nas, przynajmniej dla dalszego rozwoju sytuacji w tej pierwszej czwórce. Natomiast muszę powiedzieć, że byłem dumny z chłopaków, z tego jak grali, jak walczyli. Natomiast okazało się, że na Legię to w dniu dzisiejszym nie wystarczyło. Tyle. Dziękuję bardzo i proszę o pytania. Michał Biąski z Interi, panie trenerze, co się stało dzisiaj ze skutecznością, bo gdyby, no nie wiem, Miro Czarniego nawet mógł dzisiaj sam ze 2-3 bramki strzelić, gdybyście strzelali choćby co drugą akcję, którą mieliście szansę, to by pewnie było ze 4-2, a nie 1. No, gdyby tak się działo w piłce nożnej, to to wyniki padałyby jak w hokeju lub w koszykówce. No niestety, no, tam jeszcze stoi bramkarz, czasami celowniki są jakieś rozregulowane, także no, trudno powiedzieć, co się stało ze skutecznością. No, nie chciało wpaść do bramki i tyle, no, natomiast tak nieraz jest. No. Widziałem, że rozmawiał pan z technicznym po bramce na 1-2. Czy chodziło panu o to, że Lewczuk mógł tam faulować? No, nie chodziło mi o to, że Lewczuk mógł faulować, tylko Lewczuk wyciął Cetnarskiego. No panowie, no, też jesteście na meczu. No. No jak, no, niech mi ktoś powie, że to była czysta zagranie. Przecież puścił parę takich fauli w drugą stronę, gdzie myśmy praktycznie stali i czekali na gwizdek. No. Ja maszeruję za jego nieudolność na trybuny. Bo on swoje błędy rów na tym, że wyrzuca trenera i ma czyste rękawiczki, prawda? Niestety, tak to wygląda. Trenerze, jeszcze chciałem zapytać o Dąbrowskiego, bo jednak nie zagrał dzisiaj. Co tam się stało? Bo mówił pan w piątek, że jest gotowy do gry. Mówiłem w piątek, że trenował w czwartek, natomiast robiliśmy wszystko, żeby go postawić, no i nie udało się po prostu. I gdyby to podejrzewam był ostatni mecz w rundzie decydujący o czymś, to nie wiem, no to byśmy go jakoś związali, zatejpowali i by wyszedł. Natomiast przed nami jeszcze jest dużo spotkań, szkoda było jego zdrowia, ten chłopak ma szansę, myślę, zadebiutować, mam nadzieję, niedługo w reprezentacji, także taką decyzję podjąłem z bólem serca, ale podjąłem. Ja wiem, że myśmy się przez to dzisiaj osłabili, ale ja bardziej myślałem o zdrowiu. Czy Rafał Nowak, teraz Pasy.pl. Panie trenerze, na boisku pojawiali się zawodnicy, którzy się w drużynie pojawili w przerwie zimowej, Westenicki, Karaczanakow. Czy nie jest pan trochę tak, niewolnikiem tego, że ci zawodnicy się pojawili, żeby ich wpuszczać na boisko, czy naprawdę wygrywają rywalizację jako ci, którzy mogą się na placu pojawić w pana ocenie? Nie jestem, nie myślę, że tutaj chyba pan lekko przesadził. No, jakim jestem niewolnikiem? Ja robię takie zmiany, na jakie w tym momencie praktycznie stać. No. Niektóre zmiany były wymuszone, bo Kuba Wójcicki zgłosił zmianę i za chwilę miał problem Hubert Wołąkiewicz, ale to w tym momencie padła bramka, już nie mieliśmy czego ryzykować, także to były zmiany po prostu wymuszone, wpuszczam takich zawodników, jakich mam na ławce i oczywiście ja decyzję podejmuję, biorę za to ryzyko i odpowiedzialność, natomiast tak zadecydowałem. No. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.